Szymon lubi w poniedziałek wpaść do Radia Z i przeczytać gazety. Przecież od 8 rano. Ja wszystko, Monice, robiłem kawę, wam wodę, nagazowałem, także... Tak, teraz naprawdę, szaleję, wariuję, już walnąłem tam w gruszkę, bo tam coś sprawdzają. Siłę tam polityczną. Siłę, co zrobiłeś? Tak, w linku. Gruszka jest taka na dole u was i trzeba w nią trzepnąć i tam sprawdzają się twoją siłę i to dla polityków. Michał Kamiński trzepał przede mną i była taka bardzo jakaś jeszcze... Może na co pomyślałaś? Niedobita. Przepraszam za moje myśli. Nie, dobrze. Chcę powiedzieć jedną rzecz. Słuchaj, mogę zacząć przegląd prasy, bo jestem tak naładowany kawą z cukrem, że pierwsza rzecz to rysunek w Newsweeku. Bardzo śmieszny. Mianowicie czarny pies gryzie pana w białej szacie, który, no właściwie można powiedzieć, jest chyba panem Bogiem. I pan, właściciel tego psa krzyczy z daleka: Nergal, zostaw pana. No dobrze? Mhm. Bardzo śmieszne w Newsweeku, tak. Druga rzecz to, że Kaczyński na konwencji PiSu straszył Tusko palikotem. Ja wymyśliłem, czym może Platforma postraszyć, prawda? Dajmy im teraz argumenty, prawda, do walki. Tak każe przecież pan Kuba Wojewódzki. Natomiast co chcę powiedzieć, że straszy teraz Platforma, powinna straszyć, skoro połączeniem trzech postaci: Ziobra, Kaczyńskiego i kota Kaczyńskiego, czyli Ziobro kaczy kotem. Bardzo ładnie. Teraz bójmy się Ziobro kaczy kota.